Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy Was do naszego witaliańskiego stołu. Będę robiła dzisiaj burgery, będę mówiła znowu o tym, co jeść, co pić. Powiem jeszcze szczegóły na temat tego, jak przygotować lewatywę. Dużo z Was kupiło kawę, kupiło zestawy do lewatywy. Są takie szczegóły, o których jeszcze dzisiaj Wam powiem, żeby to wszystko przebiegało właśnie tak fajnie, spokojnie, żeby były te endorfiny, ta radość z tego, że coś dla siebie robimy. Także tym się zajmę, a dlatego, że cały czas się zachwycamy łącznie z Wiesiem naturą, cały czas podziwiamy to, co nasz organizm potrafi zrobić, więc dalej będziemy kontynuować ten temat. Dzień dobry, Dzień dobry, Aniu. witaj. To miło Cię widzieć. No cześć. Taką uśmiechniętą. Cześć. Jesteś zadowolona? Tak. A może sprawdzisz od strony technicznej, Jestem jak zadowolona i wygląda? zachwycona. 3 dni temu, 2 dni temu powiedziałam, że robimy przerwę na selera, już dzisiaj się stęskniłam za selerem. I to jest właśnie zachwycające, że człowiek, głowa nie nadąża często za tym, co organizm potrzebuje, albo po prostu zniekształca pewne tematy, a potem przychodzi właśnie. A ja myślę, że tak działa natura. No tak. Natura, no też tak jak teraz, jak mamy zimę, a jak przychodzi ciepły dzień i było 15-14 stopni, no to natura budziła się, dostała sygnał, że mamy wiosnę. No tak. No i dlatego to tak czasami mylnie, Mamy albo wizję i mamy fonię. tak. Tak, Wszystko czyli jest. mamy No to wszystko. świetnie, no Mamy to wiosnę, świetnie. wizję, fonię, a teraz nawet mamy słońce na niebie. Także Świetnie, ale kontrola powinna być według starej zasady. tak. Już nie będziemy wspominać kogo. Tak, kontrola powinna być. No cóż, to witamy wszystkich bardzo serdecznie w naszym programie Zachwyceni Naturą i przypominamy, że u nas jedzenie ma być lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. No i dzisiaj kolejny odcinek na ten temat. Oczywiście, jak zawsze w otoczeniu warzyw, owoców, soków i urządzeń, które nam pomagają tą naturę delikatnie przetwarzać i tworzyć właśnie soki, jakieś wspaniałe dania, no wspaniałe rzeczy, które no, służą naszemu uzdrowieniu. Akurat tak uchylę rąbka tajemnicy, że przed wejściem na wizję tutaj toczyliśmy rozmowę na temat książki, którą przygotowujemy jako Zachwyceni Naturą. No i ponieważ ona się buduje od podstaw, ponieważ no, pomysły, które mamy, dyskutujemy nad nimi, rozmawiamy. Super, to dla mnie to jest super praca, ponieważ no, chcemy pokazać, to będzie część naszego życia, czy może jakiś obraz tego życia z dwóch punktów widzenia kobiety, mężczyzny, którzy się tam w końcu spotkali. Także no, tworzymy to, przygotowujemy. Nie narzucamy sobie jakiegoś nadzwyczajnego tempa, ale na pewno się to pojawi. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie i witamy w świecie witaliańskim. No właśnie, Aniu, i dzisiaj, bo wspomniałaś o tym, że no, bo tak zauważyłem, że wiele osób faktycznie jakby zwróciło się w kierunku tej lewatywy Tak, oczyszczanie, generalnie oczyszczanie, żeby wspomóc organizm, w jaki sposób wspomóc organizm, czy mają właśnie kolejne suplementy kupować, czy mają do lekarza iść, coś zrobić, żeby poprawić stan swojego organizmu, żeby on lepiej funkcjonował, bo coraz więcej jest świadomych osób, które widzą, że jest coś nie tak, że za często są te stany takiego przeziębienia niby, że te katary, te łamanie kości, no każdy chce być obecnie aktywny, nawet musimy, bo kwestia finansów, kwestia dzieci, jakichś obowiązków, bo nawet planów, które chcemy realizować, no i potem wszystko jest ok, ale nagle nas coś rozłożyć symbolicznie, tak? I coraz więcej osób czuje potrzebę zrobienia porządku z tym i widzą, że nie do lekarza,
nie gdzieś się na zewnątrz szukać, tylko w sobie trzeba znaleźć powody, dlaczego nasz organizm nie funkcjonuje bardzo sprawnie, tylko ma jakieś tam załamania, spadki. No i lewatywa jest takim najprostszym, jednym z najprostszych sposobów takiego dobrego oczyszczenia organizmu i wspomożenia tych naszych wszystkich filtrów, czyli płuca, wątroba, nerki, skóra, żeby wspomóc te filtry, żeby lepiej te toksyny, lepiej, szybciej, skuteczniej zostały usunięte, a w ten sposób nasz organizm szybciej w pełnej kondycji, żeby był. To ja chciałem jeszcze coś dopowiedzieć do tego, co ty mówisz, że ja uważam, po tych prawie 5 latach już bycia witarianinem, czy w tym stylu życia, że uważam, tak jak większość osób, która już jest po tej drugiej, dobrej stronie, czy naturopatów, czy takich osób, które mają to podejście naturalne do zdrowia, to ja uważam, że właśnie właściwie te choroby, o które teraz się mówi, jakieś grypy, infekcje, jakieś alergie, to właściwie nie są choroby, tylko to jest najczęściej sytuacja spowodowana przez nas samych, to znaczy przez ludzi, którzy przede wszystkim z jedzenia właśnie raz, że spożywają toksyny, dwa, poprzez obróbkę tą termiczną, smażenie, gotowanie, pieczenie, niszczą produkty, a poza tym niszczą żywność, a poza tym w ogóle połączenie tych produktów, czyli białka, węglowodanów i tłuszczu, jest to jest niewłaściwe, a poza tym te pokarmy są zniszczone i one nie mają za wiele wartości odżywczych. W związku z tym organizm się męczy, szczególnie wątroba, ale w ogóle cały układ pokarmowy, właśnie z tym, żeby to przetworzyć. I stąd biorą się toksyny i te objawy, czyli infekcje, czyli grypy, czyli jakieś tam zaśluzowanie tego organizmu, niestety powoduje choroby. Ja jestem zdania, że właśnie tak to wygląda, bo teraz zupełnie inaczej jest w moim przypadku i dlatego ten temat, co Ania tutaj rozpoczęła o lewatywie, ponieważ sam też jestem po bardzo wielu, wielu lewatywach w tym czasie, w ciągu tych 5 lat, to jest to naprawdę super temat, szczególnie dla tych osób, które właśnie tych toksyn bardzo dużo sobie dostarczają, źle się odżywiają, takie jest moje zdanie, bo ja widzę, że teraz przy tym odżywianiu nie ma większych problemów i przy tym stylu życia naprawdę. I ta metoda lecznicza, czyli ta metoda oczyszczania. No tak, to jest fajna, nie? Również polecam. Tak. No. Bardzo, bardzo dobra, dlatego że jest bezpieczna. Dlatego że ja zawsze z osobami, z którymi rozmawiam, mówię o tym, że kobiety krótko przed porodem, żeby właśnie przygotować wszystko tak, jak potrzeba, żeby przekrwić tą miednicę, nie tylko żeby wypróżnić się, tylko po to, żeby właśnie te narządy miednicy mniejszej zostały przekrwione, żeby prawidłowo pracowały. No przecież tam właśnie dziecko jest, tam jest macica, w której ono przebywa i za chwilę ma się urodzić, to właśnie po to się robi lewatywę. Więc powiem tak, z wieloma osobami, które już zdecydowały się to robić, omawiam, jakie zrobić proporcje, bo tutaj akurat polecam kawę z terapii doktora Gersona, dlatego że ta kawa powoduje, że woreczek żółciowy, wątroba, nerki, właśnie te narządy w miednicy mniejszej jeszcze lepiej się rozkurczają, zostają przekrwione, bo kawa działa właśnie w ten sposób, że pobudza i rozkurcza naczynia krwionośne akurat w tych narządach. Ale bardzo ważnym elementem jest to też, w jakim momencie robimy tę kawę, kiedy. Przede wszystkim polecam rano, dlatego że kawa, ona pobudza. Nie w taki sposób, że czujemy jakieś tam, jak to po piciu kawy często, tak jakiś niepokój wewnętrzny, takie drżenie. Tylko ona pobudza w ten sposób, że nie chce nam się spać, mamy dużo energii, chętnie byśmy coś robili, dużo, szybko i tak, takie ma działanie właśnie lewatywa z kawy, dlatego lepiej, żeby taka sytuacja nam się zdarzyła rano, a nie wieczorem, kiedy jest czas za chwilę do spania, a my
byśmy, że tak powiem, góry przenosili na ramionach, a powinniśmy już iść spać. Więc zdecydowanie rano. Rano wtedy, kiedy jeszcze cała rodzina, że tak powiem, śpi sobie, czy nie ma jeszcze tych obowiązków, żeby to był taki, żeby taka mała godzinka, nie cała nawet, bo to nie jest potrzebna godzina, tak 40 minut, ale dajmy sobie na to taką małą godzinkę, gdzie mamy czas na to, żeby przygotować sobie fajnie, wygodnie matę, na to położyć wygodny ręcznik, czy jakiś koc, poduszkę, żeby to było wygodnie, żeby była cisza. Fajne jak sobie muzykę relaksacyjną sobie puścić, dlatego że organizm już całkowicie się odcina od tych bodźców zewnętrznych. Tak jak zawsze mówię, bardzo ważne, żeby na prawym boku, żeby te kolana były podgięte do klatki piersiowej i w takiej naturalnej pozycji, 50 cm nad biodrem ten zbiornik, żeby był. Jeśli wyżej, to wtedy tym zaworkiem trzeba sobie regulować, jeśli niżej, no to wiadomo, że to za silne ciśnienie będzie, a jeśli będzie silne ciśnienie, to przynajmniej na początku, jak ktoś się zaczyna, to będzie czuł, że nie, już musi kończyć, bo już tam już by chciał iść na toaletę. Dlatego te szczegóły są bardzo ważne, żeby jednak ten płyn niech sobie wolniej spływa, żebyśmy czuli komfort, a z drugiej strony kwestia czasu. Jeżeli są osoby takie, którym załóżmy ten litr może zlecieć w ciągu 3 minut, 4 i co z tym czasem dalej? No właśnie to, jak ten płyn długo leci, to nie jest aż tak ważne, jak ważne jest to, od tego, jak rozpoczniemy ten proces, jak długo wytrzymamy. Czyli jeżeli ktoś ma takie, znaczy nie jest to dla niego żadnym problemem, że ten płyn intensywnie, szybko spłynął i potem sobie leży właśnie, słucha sobie muzyczki, relaksuje się, tak żeby do 15 minut wytrzymał z tym płynem, żeby nie musiał iść na toaletę. A te osoby, którym ten płyn wolniej spływa, to całe te 15 minut może sobie spokojnie ten płyn wpływać. Najważniejsze, żeby cała objętość tego płynu spłynęła i kilka minut po tym, jak ten litr został już, że tak powiem, spłynął do naszych jelit, żeby wytrzymać i żeby on tam się, że tak powiem, pracował i robił to, tą dobrą robotę, którą ma zrobić, czyli przekrwić fajnie i spowodować, żeby ta wątroba, woreczek żółciowy, żeby jeszcze lepiej pracowały, żeby pozbyły się tych toksyn właśnie i żeby te toksyny znalazły się w jedynym słusznym miejscu, czyli w kanalizacji, a nie w nas ileś tam kolejnych lat. Także bardzo ważne to jest godzina, żeby najlepiej, żeby to do południa czy koło południa. To jest raz. Druga sprawa, żeby to była cisza, spokój, żeby był czas na całą tą sytuację. No i że ten płyn, czy szybciej zleci, czy wolniej, nieważne. Najważniejsze, żeby tam do tych 15 minut, czy nawet można trochę dłużej, ale żeby dać ten czas organizmowi, żeby właśnie ta kawa zaczęła tam w tych jelitach działać. Dla mnie to jest ten czas, to jest właśnie, kiedy robimy lewatywę, to jest czas, który mam tylko i wyłącznie dla siebie, kiedy jedni to nazywają może afirmacjami, inni to może nazywają takimi myślami pozytywnymi. I nieważne, jak to nazwać, najważniejsze, że to, że mam wygodnie, że jest ta fajna muzyka, to, że ta kawa właśnie działa w taki sposób, że wytwarzają się endorfiny, to jest to bardzo ciekawy czas właśnie też mentalnie i bardzo fajnie ma wpływ na to, jak ja się nastawiam potem do całego dnia i w ogóle do swojego odbioru rzeczywistości. Poza tym, że w jelitach się bardzo dobrze dzieje i to jeszcze jest tutaj ten plus dodatni, jak to się mówi, że ta lewatywa właśnie jeszcze tak wpływa na człowieka. To ja bym miała takie, nie wiem, czy jeszcze myślisz, ja tylko dopowiem, że mówimy o jelicie grubym, nie o jelitach, tylko o jelicie grubym, bo tam jest zawór, który nie pozwala przejść temu płynowi. Kaniula też. Tak, jeszcze raz powiedz. Kaniula. Nie, ja mówię o zaworze pomiędzy jelitem cienkim a jelitem grubym. O tym zaworze. Tak, dlatego, że powiedziałeś, że w jelitach, więc ja mówię o jelicie grubym, że ta woda spływa tylko do jelita grubego.
że tak najlepiej położyć się na prawym boku, tak to powinno być, właśnie podkurczone nogi, a później, no i w ogóle w trakcie, kiedy tą wodę z tą kawą wpuszczamy do jelita grubego, no to żeby sobie to, na przykład jak leżymy na prawym boku, lewą ręką trzymać sobie za zaworek, jak za mocno, to można ten zaworek przykręcić albo zakręcić całkowicie, odczekać chwilę, aż ta woda wyjdzie głębiej, dlatego że najlepiej przed lewatywą, najlepiej by było, żeby się wypróżnić. To jest najlepiej, no bo oczywiście, jeżeli znajduje się jeszcze coś, co z jelit powinno wyjść, to lepiej, dlatego jest, bo jest więcej miejsca i nie odczuwamy jakiegoś bólu, kłucia i tak dalej. Więc to takie rady praktyczne moim zdaniem, czyli najlepiej, żeby przed tą lewatywą pójść do toalety. I to jest bardzo istotne z punktu takiego technicznego, jeżeli chodzi o lewatywę. No i wtedy, kiedy już mamy tą wodę całą w sobie, bo to właśnie o ten spokój, to chodzi o to, że można sobie tym zaworkiem regulować. Tutaj jeszcze może samo to urządzenie, Ania, pokażemy. Jak już chcesz pomóc, to niektórym, bo wiemy, bo no, praktycznie cała kawa tutaj się sprzedała, a faktycznie jest bardzo ważne, żeby sobie krzywdy po prostu nie robić. I tutaj mam na myśli, bo ten zaworek znajduje się tutaj. Jak jest ten wężyk, to on się tutaj znajduje, nie? To on jest blisko tej kaniuli, którą wkładamy do odbytu i po prostu tym zaworkiem sobie regulować. No poza tym ja zawsze mówię, żeby, no bo może wystąpić taka sytuacja, że może troszeczkę coś tam boleć, czy być większe ciśnienie, to ja uważam, że jeżeli pierwszym razem ktoś tam nie wytrzyma tych 15 minut, czy 12, czy 10, a stanie, będzie musiał usiąść na toaletę po 2, 3, 4 minutach, nic się nie dzieje. Zawsze można na drugi dzień spróbować jeszcze raz, czy za tydzień, bo po prostu chodzi o to, że te pierwsze doznanie może zniechęcić, może być jakiś strach. To ja zawsze podpowiadam, żeby próbować następnym razem, no bo to różnie może być. Ja też pierwszym razem byłem może zaskoczony, jak to działa, że jednak było jakieś tam odczucie bólu, było jakieś takie poczucie trochę strachu, ale później już zauważyłem, że super to zadziałało, oczywiście jako oczyszczenie, jako właśnie wpływ na wątrobę, na funkcjonowanie w ogóle organizmu. No ale ja potem starałem się też z tego prawego boku powoli przewracać na lewy. No, oczywiście w tej chwili robię również stójki, czyli nogi idą do góry. Akurat w łazience mamy szybę taką od prysznica rozdzielającą, więc tam fajnie można sobie tą stójkę zrobić i to wtedy ta woda głębiej schodzi i rzeczywiście to jelito grube oczyszcza głębiej. I to odczuwa się bardzo mocno i dobrze pod tym względem właśnie zdrowotnym. To jest takie, przychodzi olśnienie, taka jasność umysłu i w ogóle funkcjonowanie organizmu naprawdę na o wiele lepszym poziomie. Także to są takie rady techniczne. No oczywiście jak czujemy, że to woda chce z nas wyjść, nie umiemy już tego utrzymać, bo oczywiście tu jeszcze podpowiem oddech. Bardzo głęboko wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy ustami i spokojnie, głęboko oddychamy, głęboko. Zwłaszcza na początku, jeżeli jest jakieś poczucie dyskomfortu, czy nawet bólu, czy coś takiego, to tutaj z mojego punktu widzenia i doświadczenia tak bym podpowiedział. No i później siadamy na toaletę i czekamy, aż to wszystko z nas wypłynie, wyjdzie. Oczywiście tutaj no, trzeba toaletę wyczyścić później dokładnie i tak dalej, bo to jednak jest jakieś tam ciśnienie i tak dalej. Także, ale naprawdę działanie lewatywy jest super i myślę, że wiele osób, które już zrobiły, to może uda się zaprosić i może opowiedzą również o tym, o tych pierwszych doznaniach, bo tak na świeżo, jak ktoś zrobił jedną, czy drugą, czy trzecią lewatywę, to fajnie by było, jakby o tym opowiedział. No cóż, ja Ja myślę, bym że. tutaj jeszcze dodała, bo dwóch rzeczy nie poruszyłam. Jedna rzecz, że ta kaniula, która zostaje wprowadzona do odbytu, musi koniecznie być natłuszczona olejem. Koniecznie.
i sam odbyt również, żeby nie było tego dyskomfortu, bo jeśli jest to fajnie, czyli jakiś olej rzepakowy, słonecznikowy, taki z tych płynnych olejów, tak żeby można było, czy bazelina. Chodzi o natłuszczenie tego, żeby nie było problemu z wprowadzeniem, ten raz. A druga rzecz, jak jest płyn w zbiorniku, to należy odpowietrzyć wężyk, bo nie zawsze jest tak, że ten wężyk idealnie się wypełni płynem, więc trzeba w najzwyczajniej w świecie nalać płyn, poczekać chwileczkę i jeśli będzie powietrze, to otworzyć ten zaworek, spuścić powietrze, bo nie jest to zalecane, żeby te powietrze się dostawało do jelit. Nic się nie stanie, jeśli się dostanie, to nikt nie umrze ani nie zginie z powodu powietrza w wężyku, ale generalnie lepiej, żeby zostało to odpowietrzone, to wtedy ten płyn naturalnie wpływa i zamiast nie wprowadzamy do jelit powietrza, tak naprawdę płyn mamy wprowadzać, a nie powietrze, więc to takie są szczegóły, to ja już to robię mechanicznie, odruchowo, ale jak wy zaczynacie, no to ważne, żeby to o tym pamiętać. No i ja myślę, że chyba z tych takich szczegółów to ja myślę, że wystarczy, jeśli zawsze ktoś można ma jakieś zapytać. Pytania, no to poprosimy, to zawsze podpowiem, bo to są już potem indywidualne takie. No a teraz tematy. Przechodzimy do tej części przyjemnej, jedzeniowej, tak, bo chcesz kolejny raz pokazać, tak. Bo my oczywiście będziemy niedługo zapraszać na imprezy, na których się pojawimy, między innymi mamy zamiar być w Bielsku Białej, ale to jeszcze podamy, kiedy będziemy, będą nasze soki, będą kiszonki, będą kulki, będzie wiele, wiele ciekawostek, które ze sobą przywieziemy. No i między innymi oczywiście burgery, nasze wspaniałe burgery i wrapy, które zawsze na tego typu imprezach są. Będą nasze burgery, czyli chlebek, który zamawiacie, kupujecie na miejscu i wysyłam to jest raz. Do tego kotlety również tutaj można u nas kupić, zaopatrzyć się, a potem to tak jak teraz pokażę, czyli sałata. Lubię to pokazywać, bo wielokrotnie rozmawiamy o tym, że nasza rola polega na tym, że my pokazujemy, nie, zaraz za chwilę powiem, my pokazujemy, w jaki sposób możemy wam pomóc. To znaczy, kupujecie u nas chleby i kotlety, a cała reszta, czyli pomidory, ogórki, paprykę, wszystko macie, ewentualnie jeszcze sos do tego sobie domówicie, albo właśnie napiszemy książkę, będzie przepis, to wtedy kupicie sobie książkę, będziecie mieli przepisy na różne sosy i macie fajne jedzenie, które już natychmiast jest gotowe, nie trzeba gotować, długo kuchcić. Po prostu z torebki wyciągam chlebek, mam te kotleciki i teraz sałata, pomidor, papryka, ogórek, do tego sosik, kiełki i to wszystko będzie dosłownie w półtorej minutki dla dwóch osób naszykowane. Tak to ma u nas funkcjonuje i tak my chcemy, żeby u was funkcjonowało i żeby faktycznie to jedzenie było lekarstwem, a lekarstwo, żeby było jedzeniem i wtedy jest super pięknie. Wtedy się zachwycałem naturą, bo ona działa pięknie i funkcjonuje jak w zegarku. Nie polewam, zawsze najpierw polewam chlebek sosem, a dzisiaj nie, dlatego że my dopiero kończymy, ty już skończyłeś, nie, jeszcze no pojedziemy nie. Później. Sos będziemy jeść później. Będziemy jeść gdzieś za 2-3 godziny, zobaczymy, a w każdym razie jesteśmy przy soku selera, więc jeszcze gdzie tam ocet, gdzie jeszcze soki, więc jeśli nie dam bezpośrednio na chlebek, on mi się tak szybko nie rozmoczy, a i tak wilgoć z warzyw przejdzie, także to jest metoda na takie dłuższe oczekiwanie burgera. Załóżmy, jak chcielibyście przygotować, no i było wiadomo, że nie zjecie tego od razu, tylko za jakąś chwilę. Także stąd ta zmiana. Normalnie, jeśli jemy od razu, to sos bezpośrednio na chleb. Dla wielu osób to nie jest zmiana, bo po prostu pierwszy raz widzą, jak to robisz. No tak, ale dla tych, które już widziały, no to mówię, że są dwie metody. Albo od razu jemy, czyli sos bezpośrednio na chleb i ten chleb już chłonie tą wilgoć i staje się delikatniejszy. A jeśli przygotowujemy, tak jak w naszym wypadku, na takim troszeczkę szybciej, to wtedy daję najpierw sałatę. I teraz sosik na to idzie. Mamy fajne.
Te zbiorniczki do dozowania sosu wszędzie są ogólnie dostępne. Można sobie kupić tak, żeby nie nakładać tego łyżką, tylko mieć właśnie tak fajnie, wygodnie. Papryczka, zawsze wymiata, jeśli chodzi o kolor, smak, aromat, to bez papryki w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby można było zrobić dobrego burgera. Papryczka, może teraz damy cebulkę. Mamy przepyszną cebulkę białą. To Tutaj jest wiesz. cebula włoska w ogóle. Tak, to jest włoska cebula, ona jest taka. We wszystkich sałatkach greckich właśnie używałem tej włoskiej cebulki, bo ona jest taka Chrupiąca. delikatna, chrupiąca, bardzo aromatyczna. Nasze aromatyczne kiszone ogóreczki. Także zachęcamy do tego, żebyście również w ten sposób sobie przygotowywali posiłki, czyli żeby to było O, znowu sosik. tak, sosiku to my lubimy dużo. O, i tu mamy właśnie kotleciki. Widzicie, jeśli wcześniej się ma przygotowane czy kotlety, czy właśnie sosy, to jedzenie, przygotowanie tego jedzenia to jest po prostu bajecznie, bajecznie proste. Bo tylko kwestia jest tego, w jakiej kolejności, co damy. Ja dzisiaj sobie dołożę jeszcze kiełków z lucerny, można sobie dołożyć jakieś fajnej suróweczki takie, tylko najważniejsze, żeby ona nie miała za dużo wody, bo jeśli ma dużo wody, Ja na przykład to nam tutaj podpowiem, rozpuści. że na imprezach myślę, że skorzystamy również z kiszonych pomidorów, jeżeli ktoś będzie chciał, Papryki kiszonej, tak, z nie? papryki, że one będą pokrojone i można będzie w środek włożyć, także na imprezie, na festiwalu czy na jakichś targach będzie można to jeszcze wybrać sobie ewentualnie te elementy. Zresztą w naszych lodówkach zawsze mamy wyłożone te nacięte różne produkty i po prostu wtedy można skorzystać. Oczywiście tutaj ja tak o tych sosach mówiłem, dlatego że sosy później wypływają w trakcie jedzenia. Ja myślę, że będą już nasze wspaniałe opakowania z napisem zachwyceni. Tak. Bo tutaj z Anią staram się dopracować tutaj Może nam momentu. ktoś podpowie jakąś fajną firmę, z którą moglibyśmy w tym zakresie współpracować. To jest, tak wygląda nasz burger. Można go potem jeszcze ewentualnie dołożyć jakieś właśnie kiełki, dołożyć, O, posypać tutaj posypać. różne. Fajną posypką jest też, są chipsy jarmużowe. Tak. Rewelacyjnie fajna Tak. posypka. Właśnie ja chciałem przypomnieć, O, tam że są. jak najbardziej chipsy jarmużowe również można włożyć, bo na przykład przy produkcji, powiedzmy przy robieniu chipsów powstają takie drobinki, to jest taka właśnie jako posypka. Drobinki, bo o, z tego wynikają drobinki. On jest tak kruchutki, fajny. O, proszę. Tak, i to na przykład będziemy mieli oczywiście różne sosy, bo będą sosy pikantne, będzie sos czerwony, będzie sos curry, będzie sos jeszcze chrzanowy, Zawsze tak? mamy co najmniej cztery różne sosy, Tak, ale były także jakby i właśnie z tymi sosami tak. później jak posypiemy, bo mamy jeszcze tam inne posypki przygotowane, ziołowe, to po prostu potem na to sosem polać i naprawdę danie po prostu mistrzowskie. Tak Tutaj możemy się długo bawić. zawsze zapraszamy do nas na burgera wrapa. My potrafimy w tej chwili już bardzo szybko to przygotować. Bardzo fajny sposób. Także zapraszamy. To jest jeden z przykładów. I mając tego typu produkty, gdzie to sobie sami zrobicie, zużycie, zobaczycie, że taki burger, oczywiście tutaj można jeszcze dodać dodatki z past, które Ania robi, różne rzeczy. Nawet można, jak ktoś lubi bardziej słone posypać, czy pikantne, można posypać czymś pikantnym, czy nawet tam troszeczkę, jak ktoś chce dosłodzić, chociaż ja uważam No tutaj tak. cukrem takim tym naturalnym, ale
Ja uważam, że to, co właśnie natura dla nas, chociaż cukier jest z kwiatów i z ziół, no to już jest naturalne. Ale baza to te chlebki i Tak, kotlet, bo tak. cała reszta to jest naprawdę czy sosy, czy pasty, no najprzeróżniejsze rzeczy i każdy burger może smakować inaczej. Czyli zapraszamy do tego, żeby no, korzystać z darów natury i z tego minimalnego przetworzenia, jakie proponujemy. Więc smacznego. Smacznego. Ja zapraszam Was do zamawiania soków. Soki pomarańczowe, tak jak mówiliśmy ostatnio, są w promocji, czyli butelka, która normalnie kosztuje 15 zł, obecnie kosztuje 10 zł. Więc polecam, spróbujcie. Soki pomarańcze są przepyszne, hiszpańskie. No to są najlepsze pomarańcze, które w ciągu całego roku... W tej chwili jest sezon. Tak, teraz jest sezon, bo potem w lecie, później jesienią już są zupełnie inne aromaty, smaki. Też smaczne, ale te są najlepsze, wymiatają, że tak powiem. No i do tego jako przekąska, słuchajcie, chipsy. Tak jak widzieliście, jako też posypka, promocji, też w promocji. Też w promocji, też 15 zł opakowanie, obecnie 10 zł. One są specjalnymi ziołami, przyprawami, żadnej chemii, żadnych konserwantów. One są wysuszone, zapakowane i zalecam po prostu kupić gdzieś od razu, żeby nie naciągnęły wilgoci, to wtedy one są najfajniejsze. Tak jak widzieliście, można posypać nimi, albo są tak aromatyczne burgera, a można zupełnie tak, jak się chipsy je. Najważniejsze, spróbujcie i będziecie wtedy widzieli, jak fajnie się można czuć, jedząc najzdrowsze, co może być, czyli jarmuż, który rewelacyjnie oczyszcza nasz organizm, jak... czyli kontynuacja tej lewatywy, tak. Że nie tylko wyrzucamy te toksyny, które mamy, ale jeszcze możemy się ziołami i roślinami wspomagać i owocami w oczyszczaniu. A to już będzie chyba temat do następnego spotkania, jeśli chodzi o to, czym się oczyszczać, jeśli chodzi o jedzenie. Jeżeli chodzi o burgery, ja jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o te dodatki tutaj, które w burgerze mogą się znaleźć, my najczęściej na imprezach mamy i na przykład suszone pieczarki, przyprawione, boczniaki, różne dodatki mamy, naprawdę. Można być zaskoczonym, bo na imprezach, gdzie po prostu typowo się pod to przygotujemy, no tych smaków, tych różnych dodatków mamy więcej i tak jak nam zwracano uwagę, że też żeby były pikantne, możliwości naprawdę doprawienia na pikantne. Niektórzy lubią bardzo pikantne. Także świetnie zapraszamy na te imprezy. Będziemy ogłaszać już niedługo, gdzie będziemy, bo będziemy krążyć po Polsce. Będzie okazja się spotkać z niektórymi z Was, z którymi się nie widzimy, tylko mamy kontakt przez internet. Tak, może komuś będzie no odpowiadało. Tak się cieszymy, że przybyło wielu oglądających, tak. Ja tutaj widzę. Poprzytulamy się na imprezach, bardzo się przytulamy. Dużo. Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Cieszymy się, że nas oglądacie. Myślę, że to wynika z tego, że jednak jest duże zainteresowanie właśnie tym, żeby być zdrowym, żeby być odpornym i żeby stworzyć to, co od jakiegoś czasu mówimy, taką społeczność zachwyconych. Tak. Żeby to przesłanie, które tam na którymś poprzednim filmie powiedziałem, żebyśmy się zachwycali sobą. Każdy ma w sobie talenty, wspaniały charakter i myślę, że każdy, kto w ogóle ceni naturę, to właśnie chciałby poznawać takich ludzi, być w takim środowisku ludzi, którzy szanują naturę, szanują otoczenie i pragną spotykać takich ludzi, którzy mają podobne podejście. No tak, a ja jestem bardzo praktyczną osobą i powiem Wam, że dla mnie najważniejsze, co jest, to jeśli ja coś robię, to chcę wiedzieć, że są też osoby, które również to robią i chcę mieć z nimi kontakt. A jednocześnie też szukam tego wsparcia, dlatego my jesteśmy tutaj dla Was po to, żeby codziennie 365 dni, czy 6, czy jaki rok przystępny, żebyście po prostu wiedzieli, że można zadzwonić, można przyjechać, można napisać i jesteśmy. I jest pytanie, czy nie jest Wam również zimno, bo się zimno zrobiło, a może Wam jest ciepło, obojętnie. To wszystko są mądre pytania, dlatego że jeśli Was dotyczą, to dotyczą i nas i my znamy na nie odpowiedzi, bo ponad 4,5 roku, za chwilę 5 lat, w ten sposób się odżywiamy, w ten sposób żyjemy i znamy dużo różnych zawirowań, które my przeszliśmy obronną ręką i możemy również Wam doradzić,
A jednocześnie, tak jak dzisiaj pokazałam, w najprostszych rzeczach, gdzie ja jako kobieta, dla mnie to jest ważne. Dobrze, ja coś chcę zrobić, ale jak ja mam to zrobić? Skąd te produkty? Jak to wszystko? No to od tego my jesteśmy. No i wiele osób, trzeba powiedzieć, obserwujących, oglądających, no i też takich, co na co dzień się spotykamy, widzę, że zupełnie zmieniło swoje podejście do tematu picia soków, jedzenia warzyw, owoców i tak dalej. Także to i nas co cieszy. Najbardziej cieszy, tak. Tak, tak. To nas cieszy, że tych osób jest coraz więcej, że jest młodzież. Także słuchajcie, idzie wszystko w bardzo dobrym kierunku. Tak. My czujemy ten rozwój. To jest naprawdę coś wspaniałego, że takich ludzi mamy możliwość tutaj spotykać i mieć kontakt. Serdecznie tak. Dziękujemy. My Wam dziękujemy. Sami będziemy tak. mieli burgerki. Wy z całego również serca. Też możecie. Obejrzycie tak. ten filmik, to macie chleb i macie kotleciki, nie macie, zamawiacie i macie tak samo jak my. Tak, na razie jeszcze telefonicznie albo SMS-em, to czy WhatsAppem, no różnie, ale najlepiej ten kontakt telefoniczny i wtedy, bo sklepik się przygotowuje internetowy, wszystko wymaga czasu, także powoli, tak jak ze wszystkim, staramy się to dopinać i... Ale najważniejsi Wy jesteście, mamy czas przede wszystkim na to, żeby z Wami się spotykać. I się rozwijamy. I się rozwijamy rozwijać. Się razem tak. z Wami, rozwijamy się razem i to jest najważniejsze. I wspomagamy się, motywujemy. Jeżeli są jakieś pytania, problemy, pytać. Ja myślę, że ta strona duchowa, też bardzo często ten system nasz nerwowy, mentalny, intelektualny, on potrzebuje tego pokarmu, takiego duchowego, takiego właśnie i audio i słów, które wspierają wewnętrznie do tego, żeby słuchajcie, to my mamy wpływ na to, czy skierujemy swoje kroki tu, czy tam, czy pojedziemy tam, czy tutaj. No czy, tak. i od tego zależy bardzo często, jak pokierujemy naszym życiem. Czy warto budować właśnie tą społeczność zachwyconych i warto się zachwycać. Warto razem pójść tą drogą i stworzyć dużą, bardzo dużą społeczność, która łączy się właśnie w tym temacie naturalnego odżywiania, ale też wewnętrznej budowy samego siebie, świadomego takiego charakteru, też wiedzy, takiej zdolności rozumienia tego, co się dzieje z moim organizmem i dlaczego coś dzieje się na zewnątrz, dlaczego coś mnie spotyka i tak dalej. Ja też jestem zdania, że to, co my robimy, to, co nas spotyka w życiu, na to mamy bardzo duży wpływ, olbrzymi wpływ i po prostu korzystajmy z tego. Jak poznamy przyczynę i zasadę, to będziemy mogli kreować swoje życie no i zdrowie cóż, również. Jeszcze raz pozdrawiamy. Pozdrawiamy, zapraszamy do nas, zapraszamy do promocji. Jesteśmy dla Was, więc odzywajcie się. No i do dziękujemy, do zobaczenia. usłyszenia. Do zobaczenia.